Mariusz Olkiewicz, IndeCage.pl. Znajdujemy się w gościnnych progach hotelu Focus Premium. A ze mną dyrektor sportowy organizacji Wojciech Frasiewski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Miałem takie, kurczę, takie wesołe, optymistyczne, już chciałem nawet taką zbudować atmosferę, jak Mateusz Borek robi, ale no kurczę, no tak się to wszystko źle ułożyło z tą jedną walką, że trochę mi ten entuzjazm uleciał, no ale spokojnie, wróci przy kolejnych walkach, no ale od niej zacznijmy od razu, bo naprawdę grzeje się internet, a ludzie zaczynają obwiniać. To może zacznijmy od początku. Erson Marcin przystrzelił wagę 66-400, oficjalny limit wagowy. To w takim razie dwa słowa o tym, o kulisach tego robienia wagi, no bo ludzie, mnóstwo osób pewnie sądzi, że Erson Martins po prostu olał to, przyjechał, nie zrobił, wiedział, że stadion, więc i tak pewnie będzie walczył, a kulisy są inne. To żebyś o tym najpierw dwa słowa powiedział. No tak, no Warrelson przyleciał do Polski w poniedziałek, czyli też no, znacznie wcześniej niż zwykle. Raczej zagraniczni zawodnicy zwykle przylatują w środę, no, ale też zadbaliśmy o to. Przyleciał z dwoma kornerami, jakby umożliwiliśmy mu tutaj, no, stworzyliśmy najlepsze warunki, żeby tę wagę zrobił i wszystko wyglądało, powiedziałbym, że idzie zgodnie z planem. Wczoraj na odprawie ważył 64 kilo. Sprawdziłem przed chwilą, to jest o 400 gramów mniej niż przed walką z Patrykiem Surdynem. Czyli tak naprawdę no, ten ocen prawie tolerancję miał mniej na wadze. A Kuba dla porównania ile miał? 300 gramów więcej, więc no jakby tak mówimy tutaj o zrzuceniu jakichś około 3 kg przez noc, co wydaje się być raczej powiedziałbym w tych dolnych limitach, jeżeli chodzi o tych zbijaczy. No byli tu zawodnicy z powyżej piątki, tak, którzy zbijali. Oczywiście wyższa waga pewnie łatwiej, no ale no 3 kilo no, Sebek Przybysz na pewno ma więcej dzień przed galą. No, dostaliśmy telefon gdzieś około północy, że Warrelsona strasznie bolą nerki, został wezwany lekarz. Decyzja lekarza była taka, że no nie można go zostawić w tym momencie w takim stanie. Musi zostać nawodniony, dostał kroplówkę, pił też płyny doustnie. No i jakby w tej chwili to sytuacja, jakby waga była dla nas nieistotna. Istotne było zdrowie zawodnika w pierwszej kolejności, w drugiej, czy w ogóle będzie zdolny do walki. No w takiej sytuacji waga jest jakaś tam jakoś trzeciorzędna. Oczywiście on wszedł na wagę, ważył więcej niż wczoraj z uwagi na to nawodnienie. Przedstawiliśmy, znaczy może jeszcze istotne jest to, że tak naprawdę lekarze jeszcze go nie dopuścili do walki i raczej nie jest to takie pewne. Będzie miał USG, będą sprawdzane nerki. No raczej chyba jest tak 50-50, że lekarze go dopuszczą, więc to jest jakby pierwsza bariera do pokonania. Druga jest, on musi chcieć walczyć, bo to, że lekarze go dopuszczą, to nie znaczy, że zawodnik chce i oczywiście no, my nikogo nie zmusimy do walki. Co da się wyczuć od niego? Czy jak no pierwsze... w tej chwili nie chce, ale no wiadomo, że jest odwodniony, ale nie jestem tu jakimś przesądnym optymistą. Trzeci krok też istotny, no to zgodnie z zasadami, które zawodnicy mają w kontraktach. Jeżeli zawodnik przekroczy wagę o 4 kg, ale mniej niż 7, czyli tak jak tutaj, przeciwnik ma prawo decyzji, czy rezygnuje z pojedynku, czy walczy. I taka sytuacja jest na ten moment. No mamy zawodnika zastępczego, który jest gotowy, jest zawodnikiem kategorii koguciej. No ale no, powiedzmy był na dość mocnym roztrenowaniu, więc też wagowo tutaj no, na pewno nie ma szans w tej chwili na walkę w limicie, na dzień przed galą w limicie kategorii koguciej. No zobaczymy, czekamy tak naprawdę na decyzję Jakuba no, i lekarzy. To możemy zdradzić, kto jest potencjalnym zastępstwem, bo chyba jest tylko jedna osoba w grze. Mariusz Joniak. I czyli tak, pierwsze to jest lekarz, to jest decyzja kluczowa. Po niej dopiero tak. Można z tym iść dalej, czyli jakby Mariusz Joniak czeka na to, co jako decyzję podejmą lekarze, Werson Martins i Kuba Wikłacz. Czyli tak, jakby... ale i tak Mariusz Joniak jedzie, no jeśli, że tak powiem, dostanie od nas delikatny bonus za gotowość. No jeśli, że tak powiem, sytuacja nie pójdzie po jego myśli na kilku tych etapach, to no, zadbamy tu o niego
będzie gościem na gali i wkrótce też zawalczy w KSW. No jeśli będzie jego myśli, no to w sobotę wystąpi na PGE Narodowym przed 50 tysiącami ludzi. I rozumiem, że wtedy walka nie jest o pas w ogóle. No walka, znaczy na pewno nie będzie tej walki o pas. Jakby, nawet jednostronnie. Prawidła są takie, że jeżeli pretendent nie robi wagi, mistrz nie może stracić pasa. Walka jest niemistrzowska, w podwyższonym limicie czy w innej kategorii wagowej stawką nie jest tytuł. Także na pewno nie będzie, znaczy Kuba Wikłacz być może zawalczy jutro, ale na pewno nie, stawką jego pojedynku nie będzie tytuł. Czyli idąc tym samym, czyli jeżeli spada pas, to odpadają też dwie rundy. Tak. Czyli pojedynek bez względu na okoliczności będzie trzyrundowy, bez stawki mistrzowskiej. Tak jest. Kwestia tylko, czy będzie rywalem Martins, czy Joniak, czy walki nie będzie w ogóle. To są trzy opcje, tak? Myślę, że szczerze mówiąc, że walki nie będzie w ogóle, to jest najmniej możliwa opcja, bo jeżeli Kuba nie weźmie walki w żadnej z tych konstelacji, to ja zrobię walkę Mariuszowi Joniakowi. Za to, że jakby, żeby docenić jego gotowość. Czyli już masz w głowie ewentualnego rywala Joniaka, bo to... Sytuacja jest dynamiczna, no zaraz wykonam kilka telefonów. Myślę, że na otwarcie, na pierwszą walkę jest, to też nie jest zły pomysł. No dobrze, no to w takim razie wiemy chyba wszystko odnośnie, jakby coś jeszcze się przypomniał odnośnie tego pojedynku, to zapytam. Jak rozmawiałeś na pewno już ze wszystkimi, z menadżerem Kuby, bo jest na miejscu, i z Kubą, no to jakie są jakby, no nastroje to ja domyślam się jakie są, ale jakby, w której opcji są bliżsi? Brać czy nie brać? Nie wiem, ponieważ tak naprawdę Artur Gwóźdź, menadżer Kuby, rozmawiał nie ze mną, tylko z Maćkiem Kawulskim, więc trudno mi wyczuć nastroje. No wiem, że Maciek poprosił o decyzję do 12.30, czyli pewnie jak będziemy kończyć ten wywiad. To może szybko wpadnie. Artur nam jeszcze powie. No na pewno jeszcze dzisiaj, no dzisiaj już będziemy wszystko wiedzieli, rozumiem. Znaczy jakby, no bo wy musicie też zrobić pewnie zastępstwo, ktokolwiek by to nie był. Zdjęcia, podmienić grafiki, no do ważenia będziemy wiedzieli już wszystko na pewno. Mam taką nadzieję, no ale no, nie mogę tego zagwarantować. No. Tak jest. No dobrze, no w takim razie, jak oglądacie ten wywiad, to już pewnie wiecie, jakby znacie już pełne szczegóły. No dobrze, no w takim do tych przyjemniejszych rzeczy przechodzimy do karty walk. No już powiedziałeś o tych 50 tysiącach, no to jak blisko jest do tych 50 tysięcy tak naprawdę? Wydaje mi się, że około 1000. Szczerze mówiąc, akurat to nie był teraz najlepszy czas na sprawdzanie, jak schodzą te bilety, ale tak oceniam, że po wczorajszej sprzedaży, że tak zostanie nam około tego 1000. Chciałbym też, żebyś jedną tutaj informację powiedział. Nie wszyscy może wczoraj oglądali, bo Dominik w Octagon Live powiedział, że bilety rozdawane, dawane sponsorom, rozdawane w konkursach, ile by ich nie było, nie są wliczane do tej puli, tak? Są wliczane do puli. Czyli jakby te rozdane bilety to są, zawierają się w tej ogólnej liczbie osób, które się znajdzie na stadionie. Znaczy no, bo tak naprawdę nie podaje się, być może to jest trochę jakaś nieścisłość, no ale podaje się liczbę widzów na gali, no, a nie... No ale pewnie w języku polskim ciężko to powiedzieć inaczej niż liczba sprzedanych biletów. Nie, no tak jak na wszystkich galach, nie tylko naszych, jest część biletów relacyjnych, czy no, wynikających z jakichś współprac, czy nawet na cały nasz sektor ekskluzyw, no to są bilety, których nie sprzedajemy, tylko dajemy naszym gościom, także nie, to jest ogólna liczba osób, która pojawi się na PGE Narodowym. No wiadomo, że znajdzie się grupka osób pewnie z 5, dla których będzie ważne przy przekroczeniu tej piątki, jak dużo do tej piątki było wliczonych tych biletów rozdanych. Ja widziałem tych konkursów naprawdę mnóstwo, sami je organizowaliśmy. I o jakiej liczbie mówimy ogólnie, żeby było jasność, bo może parę osób myśli, że to jest 10 tysięcy, a to jest poniżej 1000 pewnie, więc... Znaczy akurat te, o których ty mówisz, czyli bilety Fortuny, na przykład, tak. To są bilety, które Fortuna zakupiła od nas na konkursy, tak? Czyli są opłacone w zasadzie. Tak, więc to, że Fortuna prowadzi tak szeroko i zresztą bardzo dobrze, szeroką aktywację, robi mnóstwo fajnych akcji, konkursów i zachęt dla kibiców, to też jest dla nas dobrze, ale no, dla takie zwykłe bilety Fortuna zakupiła pakiet po prostu
od nas tych biletów. I tam jest cały ten sektor fortuny, to są bilety sprzedane w naszej nomenklaturze. Okej, no to może w takim razie o jakiej liczbie mówimy, jeżeli chodzi o bilety, za które, no, nazwijmy to kolokwialnie, nikt nie zapłacił, że je rozdane, no tak to nazwijmy. Nie potrafię powiedzieć. No, na pewno, myślę, że jest to więcej niż 1000, ale pewnie mniej niż 2. No. Okej, no dobrze, to mamy jasność. Znaczy, no, sam sektor, nasz sektor ekskluzyw, to jest ponad 500 miejsc, czyli tam jest 11 rzędów na tej gali naszych gości VIP. No to jakby samo to, no, to Janek Błachowicz nie kupuje biletu na naszą galę, my go zapraszamy, tak? Może jakby miał kupić, to by nie przyszedł. Znam Janka. Podobno się zmienił, no jest bogaty, więc może by jednak przyszedł. Może by jednak przyszedł. Janek. No. Liczę, żebyś jednak kupił, skoro jesteś bogaty. No właśnie, już, tak. Nie, tak. Żart, mam nadzieję, że ludzie rozumieją, że no, to żarty. Też mam nadzieję i gorąco na to liczę. Nawet NKO to pytałem, bo jak już ten temat poruszyliśmy, to jakby ktoś mnie zapytał, żebym powiedział jedną rzecz o Janie Błachowiczu. To się akurat nie zmienił. To się akurat nie zmienił. No, to jest akurat najbardziej, to co najbardziej widać po nim, to właśnie to, że się nie zmienił. Dobrze, przechodzimy w takim razie do karty walk. Głowacki, Tołkaczewski, czy to był pomysł? Mój. Zadowolony jesteś z tego pomysłu? Tak. Znaczy bardziej, pewnie jutro będziesz, no nie, za wcześnie. Znaczy no pewnie, bardziej, ale... Znaczy, no, ostateczna decyzja i jakby ocena, no to po walce, no. Ale... To był pomysł, to może geneza tego pomysłu, akurat takie zestawienie, akurat tych panów. No obaj gdzieś byli na radarze, pojawili się jakby jako dostępne opcje, niezależnie trochę Maciek rozmawiał w sprawie występów Patryka, który no miał tam tą sytuację z Grondą, też w ramach szerszej współpracy z grupą MTS i Kizo przyszli, że mają takiego zawodnika, który chciałby spróbować swoich sił w KSW. Z drugiej strony Krzysiek Głowacki pewnie po jakiejś tam rekomendacji ze strony Artura Szpilki spotkał się z Martinem. No i jak wiesz, zobaczyłem te dwa puzzle, bo to były rozmowy niekoniecznie o gali na PG Narodowym, tylko ogólnie o podjęciu współpracy i pewnie w obu przypadkach myśleliśmy jednak o debiucie raczej później. No ale no to się trochę samo złożyło. No uznaliśmy, że fajnie by było jednak wyjść trochę do innej publiczności, no bo no mówmy się, ci, którzy jarają się walką Adama Soldajewa z Rutkiem, czy Romka Szymańskiego z Mircią, czy Mariana z Saladinem Parnasem, to jakbyśmy dodali kolejną walkę sportową, to jakby no nie poszerzylibyśmy grona zainteresowanych. A tutaj jednak wydaje mi się, że wzmocniliśmy to skrzydło bokserskie, no bo jest Artur, tak? A jednak ci fani walk na gołe pięści, Grondy, to też jest całkiem solidne grono, patrząc nawet po samych mediach społecznościowych Gleby. To był świadomy ruch, żeby wyjść trochę do innego kibica, nie tego standardowego. A jakbyś skomentował sytuację, w której jakbyś tak zastanowić i nie trzeba się długo nad tym zastanawiać, Krzysztof Głowacki, Patryk Tołkaczewski mają potencjalnie więcej opcji rywali niż Phil de Vries w tej samej kategorii wagowej. Jakoś mnie to nie szokuje, no to bo Phil walczy ile w KSW, ile lat? No pewnie jest 5, na pewno 6. No i wyczyścił trochę, i nie tylko kategorię w ogóle w KSW, ale w ogóle w Polsce, więc no wielu Polaków z nim próbowało i poza Marcinem Czyburą chyba, no i Szymonem Bajorem nie, no żaden sobie nie poradził, tak? Więc jakoś mnie to nie dziwi, no po prostu brak opcji dla Phila wynika z tego, że większość tych opcji już po prostu się odbyła. A jakiś pomysł na termin rywala już coś jest? Tak, jest nawet wszystko dogadane. A no Phil jest na miejscu, bo się nawet wiedzieliśmy coś, a może jakieś ogłoszenie nawet będzie? Może będzie. Może będzie. Na to liczymy. Co do tej walki jeszcze otwarcia, a myślicie o, czy to jakby, bo no, powiedziałeś, sami przyszli, ale myślicie o tym, żeby jakichś innych gromdziarzy zaciągnąć? No bo trzeba oddać organizacji Gromda, no że jakby zbudowali jakąś społeczność wokół swojego produktu, dobrze go opakowali, mają pomysł na to pay-per-view, się waha tam w granicach, zdaje się, z moich informacji wynika około 30-40 tysięcy, ale jest to
dość stała publika, to gdzieś tam się też bilansuje, finansuje i ci ludzie są coraz bardziej popularni. I nawet, no nie wiem jak z umiejętnościami MMA, ja bym tam nie pchał ich na potęgę tutaj oczywiście, no bo to kwestia parteru zapasów jest istotna wielce w MMA i w KSW przede wszystkim, ale czy jest jakaś taka postać, o której jeszcze myślicie z tego środowiska, nazwijmy to? Myślicie, to nie chcę odpowiadać za wszystkich, za siebie. Ja bym zobaczył Mateusza Kubiszyna w jakiejś walce z innym Stójkowiczem w KSW. No jest, w ogóle lubię tego gościa. Podoba mi się, że tak powiem, ta energia jego, a dodatkowo jest świetnym fighterem, więc dlaczego nie? No, nie chcę jakby, no jakby dzielić skóry na niedźwiedziu, tak, czy kopać no, tych, którym teraz jest gorzej. No. No wiadomo, jaka jest sytuacja z Heiligiem. Może takie opcje się teraz pojawią. Okej. Okay. No dobrze, to przechodzimy do Kazieczko-Brichta. Walka przesunięta, przełożona, ale to dzięki temu mamy 11 walk. Trzymajmy się tej wersji 11 walk. I tutaj zapytałby o Leo Brichta, no bo on nam wczoraj w wywiadzie powiedział, że taka jest dość skomplikowana sytuacja. Też pytałem o to Artura, o kontrakt z Oktagonem, bo Oktagon go blokował. Ale on twierdzi, że kontraktu nie miał, bo tam była kwestia podpisów na poszczególnych kartkach, taka dość zawiła sytuacja. Czy co wiesz na ten temat, jakbyś mógł to rozjaśnić też widzę? No to pewnie coś wiem, no mniej więcej znam tą wersję, znam też wersję drugiej strony. Finalnie jakby z naszej strony wszystko odbyło się zgodnie z prawidłami. Kontrakt, jeśli nawet Leo złamał go walcząc dla innych organizacji w międzyczasie, wygasł bodajże w końcu kwietnia chyba. No chyba któregoś tam maja i jakby no w tej chwili jego występ nie jest wbrew tej umowie, tak? Tamten, jeżeli nawet niezależnie czy uznamy, czy jest ważny, czy nie, to jakby jego okres obowiązywania się już zakończył, także z naszej strony wszystko odbywa się zgodnie z no, jakimiś obowiązującymi zasadami współżycia. Mhm. A to już przychodząc tak do pojedynku samego, no to fajnie, no, że w ogóle Leo trafił, no bo to jest naprawdę świetny, po pierwsze świetny fighter, rekord chyba w oktagonie 6-1, o ile się nie mylę, więc naprawdę wyróżniająca się postać w tamtej organizacji. Wiele osób uważa, że jest nawet faworytem w walce. Ja nie pamiętam kursów już, bo one są dość bardzo dużo i one cały czas się zmieniają, ale nie wiem, czy nie był faworytem, albo czy nie jest faworytem w tym starciu. Jak ten pojedynek postrzegasz? Tak od strony fana, no bo wszyscy znają Maćka, więc go pewnie faworyzują, bo go znają. Ostatnio wygrał bardzo efektownie, natomiast no, o Leo Brichcie też nie można powiedzieć złego słowa. No liczę, że to też będzie szczególnie na start taka walka, która rozgrzeje publiczność i Maciek nas do tego przyzwyczaił. Liczę, że tutaj Leo podoła też temu zadaniu. Na to liczymy. My przechodzimy do starcia Rutkowski-Soldajew i tutaj zapytam o Rutka i o te negocjacje. No, wiemy, że były ciężkie, ale czy faktycznie uważasz, że ten stadion mógł być game changerem w tych negocjacjach? Czy tych punktów było tak dużo do dogadania, że był jednym z wielu po prostu? No wiesz, to pytanie bardziej do Daniela, no. Jakby no trochę, gdyby nie ta w ogóle sytuacja z kontuzją Dawida Śmiejowskiego i tych takich naprędce zrobionych negocjacjach w sprawie jeszcze może wskoczenia na ten marzec, no to no, od początku myśleliśmy o Danielu w kontekście PGE Narodowego, tak też z nim rozmawialiśmy, zresztą Daniel, to się też zmieniało, no ale no pierwotnie przyszedł gdzieś po walce tej sierpniowej w zeszłym roku, że no bardzo mu zależy na walce w grudniu, bo potem urodzi mu się dziecko, raczej nie będzie gotowy tak szybko w pierwszym kwartale. No to no jak gdzieś cały czas ten narodowy tam też był niepewny, no ale no gdzieś na pewno Daniel jako zawodnik bardzo mocno sprzedażowy i popularny, no i też sportowo nie można mu nic zarzucić, no to, no to było dość oczywiste dla nas, że takich zawodników potrzebujemy na tak dużą galę. A ta sprzedaż biletów, jak mu się no przebić, nie przebił Arka i Radka na pewno, ale jak mu to poszło tutaj w Warszawie? Szczerze mówiąc, nie jestem na bieżąco, to jakby nie są tematy, które jakoś na bieżąco śledziłem. Okej. Okay. No dobrze, to tylko dopytam, czy... Tak szczerze, to na przykład Krzysiek Głowacki, to mi gdzieś tam mignęło, że w ogóle to jest coś, czego się nie spodziewaliśmy, a też jest całkiem duża grupa
fanów Krzyśka będzie na gali, więc to jakiś taki bonus też przy tym pierwszym zestawieniu. Ale tutaj Daniel, Romek, Szymański to są takie standardowe nazwiska, które niezależnie gdzie walczą, to zawsze jest duża grupa kibiców razem z nimi, taka solidna. No, no przy Krzyśku Głowacki to pewnie to środowisko pięściarskie, jak będzie chciał to zobaczyć na żywo, a to jednak trochę ich tam jest. Tego nie wiem, no bardziej mówię o takiej zorganizowanej grupie fanów, rodzina plus znajomi plus najbliższe osoby, no chyba Krzysiek tam w okolicach Legionowa jest, bo tam mieszka i tam jakby na co dzień urzęduje, tam chyba tamtąd spora grupa, a być może też i z Wałcza, skąd no, pochodzi, tak? Okej. No dobrze, to przechodzimy tutaj. Aha, to jeszcze w tej kategorii zostając na chwilę przy 6-6. Czy mniej więcej masz już plan ułożony, co z pasem w tej kategorii dalej się będzie działo? Czy faktycznie wszystko zależy od Saladina? Myślę, że nie ma co gadać bez poznania tego, co wydarzy się w sobotę. Okej. Okay. No dochodzą jakieś plotki, że gala sierpniowa ma się odbyć w rodzinnych stronach Roberta Ruchały, jest tymczasowym mistrzem. Przy założeniu, że Saladin no w zasadzie nie musi nawet w tej walki wygrać za wszelką cenę jutro, ale uzna, że wraca do kategorii 6-6 bronić pasa, to jesteście w stanie taką walkę Robertowi zorganizować w Nowym Sączu? W sierpniu? W sensie chodzi mi bardziej o termin niż o miejsce. Wszystko jesteśmy w stanie zorganizować. Okej. Okay. No dobrze. Roman Szymański, Waleriu Mircia. Jak do tego pojedynku podchodzisz? Bo rozmawiałem na przykład z Arbim i z Szymonem Kułeckim. Robiłem z nimi typowania i oni typują Waleriu w tej walce. Jest jakby bardzo wąskie grono, które w ogóle wierzy w Waleriu. Wszyscy jakby zakodowali sobie wygraną Romana nie tak dawno i uznali, że jakby ten rewanż jest niepotrzebny. Nawet gdzieś chyba usłyszałem słowo mismatch w tym przypadku, co jest absurdem w mojej opinii. Jak zestawiałeś to ten pojedynek, miałeś jakieś takie wątpliwości, że to się może nie przyjąć? No trochę jakby ciężko dyskutować. No, jakby rozumiem te głosy, które pamiętają wygraną Romka, ale też rozumiem głosy ze strony Waleriu, że złamał rękę i no, nie był to najlepszy występ w jego wykonaniu, co udowodnił kolejnymi walkami w KSW. No, prawda jest taka, że no mamy pojedynek Marian Saladin, czyli mistrz i mistrz tymczasowy. Następni w kolejce są Romek i Waleriu. No to ja bym raczej przy jednak moim uwielbieniu pewnego porządku, no to ja lubię takie sytuacje, kiedy raczej wszystko jest zgodnie z tymi drabinkami i to jest taka walka. A oprócz tego, no to są dwaj super efektownie walczący zawodnicy, więc dla mnie tutaj wszystko się zgadza i uważam, że jednak przy całym szacunku do ostatnich występów Romka, który też walczy przecież świetnie i od porażki z Marianem naprawdę wypracował sobie tą wysoką pozycję w rankingu i też ważną pozycję u nas w KSW i stąd też jestem szczęśliwy, że udało się go podpisać na kolejny kontrakt. No to jest taki jednak element braku zamknięcia tego pierwszego starcia i chciałbym, żeby panowie tutaj sobie to wyjaśnili. No tak, no właśnie ja też byłem orędownikiem tego, stało mi się bardzo to starcie podoba i czekałem na nie, bo ja dla mnie czekałem, jak się zakończyło pierwsze już, ja nie wiem, ludzie mają strasznie krótką pamięć, a to też nie była taka turbo jednostronna runa, że tam nie miał nic do powiedzenia na ten Waleriu, no ale teraz będzie wszystko jasne. Roman powiedział nam w wywiadzie coś wczoraj w stylu, że jakby nie musiał brać tej walki i w zasadzie mógł już dostać walkę o pas, w sensie jakby tak zabrzmiało, to jakby miał wybór, że mógł już walczyć o pas, nie walcząc z Mirczą. No, wywalczył sobie wygraną z Tutaraulim status pierwszego pretendenta. No, też z uwagi na kontuzję Mariana, galę na PG Narodowym, to się troszkę obsunęło. No i też podeszliśmy do Romka w tych negocjacjach, myślę, że sprawiedliwie. I powiedzieliśmy, słuchajcie, jak chcesz poczekać i nie ryzykować, no to gdzieś tam po wakacjach ty możesz walczyć o ten tytuł, o ze zwycięzcą tej walki, no ale no wtedy masz tą dłuższą przerwę, no i jednak nie walczysz na tak wielkim evencie i to, co też szanuję, że Romek podjął rękawicę.
Tak, ja też się cieszę, bo to będzie, już nie będzie niedomówień żadnych. No, Wikłacz Martin, powiedzieliśmy wszystko, tutaj nie ma już nic do dodania. Przechodzimy w takim razie do Materla Paczulski. To ja może inaczej w ogóle zacznę. Jak ci się film podobał? Dzisiaj wiem, że pierwsza część już do obejrzenia, ale byłeś na premierze, widziałeś, jak się podobało. Widziałem nawet przed premierą. Nawet przed premierą, o, ładnie, no. No, mogę opowiedzieć taką historię. Twórca, właśnie nie wiem, no bo i operator, reżyser, człowiek, orkiestra, Marcin Majerski, no to jest nasz kolega od lat. No zresztą większość, duża część tych materiałów albo powstawała na naszych galach przecież, no tak, albo to są w ogóle nasze materiały, tak, które użyczyliśmy do tego filmu. No jakby jak wiedzieliśmy, że cały czas powstaje ten film, któregoś dnia Marcin napisał, że już jest złożony i czy w ogóle to był piątek i czy chce obejrzeć. I ja otworzyłem linka, mówię, nie no, człowieku, jest piątek, 16, półtorej godziny, wolałbym patrzeć, jak ściana schnie, niż oglądać teraz jeszcze jakiś film o Materli, weź daj spokój. No ale tak sobie, no tak mu napisałem, mówię, że może przez weekend coś. No ale włączyłem. No i jak włączyłem, to obejrzałem do końca, tak? I byłem spóźniony w piątek do domu, żona zła, ale no, to jest taki film, że trudno się oderwać. No mimo, że ja wiele rzeczy pewnie wiem więcej niż przeciętny kibic, ale mimo wszystko to robi takie wrażenie. Uważam, że jest tam kilka takich perełek nawet poza Michałem, no, które no, nie jest też jakby, nie ma przesytu jego postacią tam, ale czy Albert Formela, jego przyjaciel, Karol Habros, trener od boksu, Bagi, nie pamiętam, ale ten no, świetny jest ten rehabilitant, ten z ST Medical Clinic, chyba tak się nazywa ta klinika, który dba o zdrowie Michała, także no, nie wiem, na pewno ja mam inną, trochę zaburzoną perspektywę, ale wydaje mi się, no widziałem, jak moja żona na przykład, która była na premierze, reagowała, także uważam, że nawet dla osób, które nie są tak w środku jak my, to może być świetny dokument do obejrzenia. Też tak uważam i pod wszystkim się podpisuję. Ze dwa razy w trakcie seansu złapało za gardło. Martyna tak z połowę filmu szklanki w oczach miała, no bo wrażliwa na takie sceny. Genialnie skręcony, genialne sceny, genialna dynamika, brak unikania też trudnych tematów, bo byłem przekonany, że będzie, nie może jak laurka motywacyjna jak w przypadku Roberta Lewandowskiego, ale temat, wątek aresztowania można by było puścić osobno całkowicie. To był całkiem niezły reportaż w ogóle, bo naprawdę jest to tam wszystko, to co chyba każdy chciał zobaczyć. Wypowiedzi też syna Michała, to też jest coś, co to jest taki moment, który naprawdę już tam już jest grubo, jak ktoś naprawdę ma, jest twardy, to myślę, że to jest moment, w którym będzie mu najciężej. Co tym jeszcze, aha, no nawet samo to, jak rozmawialiśmy na gorąco z Borysem Majkowskim, jak on jakby postawił się trochę też w roli Michała, rozumiał te wszystkie rzeczy, no to też te oczy mu się zaszkliły i naprawdę trafiło ich to mocno. Mówi, że jak się ma dzieci, to też trochę mówi, że to się trochę też inaczej trochę odbiera, każdy ma inaczej. No jestem ciekawy, piszcie w ogóle w komentarzach, jak wam się ten film podoba, bo dzisiaj pierwsza część, mam nadzieję, że druga będzie wypuszczona w miarę prędko. To teraz dwa słowa w takim razie o samej walce, o samym zestawieniu. Tam była taka jedna nieścisłość, wiem, że to było takie przerzucanie tematu. Kto wymyślił pojedynek? Jakby kto go wymyślił, kto go zainicjował, kto się na niego zgodził, kto go chciał, kto go nie chciał, jak to było tak naprawdę, żebyśmy mieli jasność? Czy to ważne? Nie wiem. No na pewno wiem, że IFM chciał zrobić ten pojedynek na tej gali w Bułgarii bodajże, tak? Tak. I też nie wiem, dlaczego on się wtedy tam nie odbył. No to też było już ze dwa lata temu pewnie, tak? Ja pamiętam jakby taki telefon, no, sami jak zobaczycie w filmie, co się dzieje, jakby jak wyglądała sytuacja z Michałem na walce w styczniu, to chyba po tydzień po tej gali, czy za dwa tygodnie Norbert, menadżer Michała, do mnie zadzwonił, no że Michał, z Michałem już jest wszystko ok, chciałby walczyć, najlepiej z Pawlakiem, Breezem, albo Paczuskim, albo kimś tam jeszcze. A, no najbardziej rewanż z Pudzianem. Ja mówię, no nie no, Artur walczy z Pudzianem, tak?
A, Szpilka. No dobra, no to Pawlak, Paczuski, albo tam, nie pamiętam, czy Tom Breeze padł, czy nie. Ja mówię, nie, chyba zwariowaliście. Nie, on, Michał teraz współpracuje z doktorem Chyńskim, wszystko jest super. Oni chcą duże wyzwanie. No, a z drugiej strony, no, Radek też chciał duże wyzwanie. Radek jest, no, w Warszawie mega mocnym nazwiskiem i no, jak przyszedłem do Maćka z tym pomysłem, mówi, to jest świetne zestawienie, no bo no albo Michał pokazuje, że cały czas jest topowym zawodnikiem, no albo Radek pobija legendę i sam staje się legendą, także no, no brainer, no. A masz, jakby wiesz, czuję, masz potwierdzenie, jakkolwiek to zabrzmi, pełnej dyspozycji zdrowotnej Michała? No wiem, że przepracował naprawdę bardzo mocno ten okres, szczególnie tutaj z kolejnym ananasem ze Szczecina, Tomkiem Romanowskim, także ja jestem spokojny, że no, na pewno jest w lepszej dyspozycji niż w styczniu. Okej. Okay. No dobrze, to w takim razie, no to jak jesteśmy, to mówiliśmy o Koronowskim, ale przy Romanie zapomniałem tego wątku, mam go zanotowany, ten pas BMF rozgrzewa zawodników. Maćkowi Kazierzycy się podoba, Romanowi się podoba. Jakby podoba mi się ten pomysł, Tomek Romanowski też oczywiście jakby żywo zainteresowanym. Jakby co myślicie o czymś takim, takiej innowacji? Znaczy innowacji może to duże słowo, no bo już jest pas, no, BMF. No trochę, ale wolałbym mieć jakiś pomysł własny na to, no. Tak, jest kilku zawodników, którzy są kozakami u nas w KSW. Biorą wszystkie walki i w każdej wadze niezależnie i każdego rywala, ale no, nie chciałbym po prostu kopiować pomysłu UFC 1-1. Ale w ogóle jakiś taki zamysł w tym stylu? Czy tak? Nie gadaliśmy o tym. W ogóle nie było tematu jeszcze. Szczerze mówiąc, z takich pomysłów pobocznych to jednak Hall of Fame ostatnio to był rzecz, która była u nas głównie na tapecie. No chociaż ona akurat no, nie jest z tych super oryginalnych, tak? No tak. Ale jednak no, wpisuje się we wszystkie światowe ligi i organizacje, tak? To prawda. No dobrze. To pas BMF musi poczekać. Wrzosek Stojka. No tutaj najwięcej narzekań jest z pewnością. Szymon Kołecki bardzo fajnie to powiedział, że on wie Stojka wie tyle o MMA, ile Szymon Kołecki wie o Stojce. I tak jak się zastanowić, to w zasadzie może nikt tego nie wziął pod uwagę. Zaraz oczywiście przyjdziemy do kulis tego zestawienia. No to jest najsłabszy z tych trzech rywali, jakich Arek miał w KSW. Nie zgodzę się. Kto był słabszy? Uważam, że Stojka jest dużo lepszym kickbokserem niż Możny. No tak, może kickbokserem, no tak, może kickbokserem jest, ale czy zawodnikiem MMA, to nie wiem. No. Jednak nie powiedziałbym, że to jest też duży, gorszy kickbokser niż Tomek Sarara. I no jakby to nie jest walka też, gdzie tu zawodnicy będą, tak liczę, porównywać umiejętności w jiu-jitsu. To jest naprawdę mega mocny kickbokser. Zresztą no, ostatnią walkę odprawił naprawdę bez mrugnięcia okiem Władimira Toka, czyli gościa, który kiedyś wygrał z Tomkiem Sararą i miał z nim mieć rewanż w debiucie Tomka. Także no, to jest naprawdę mega mocny kickbokser. No 7 kilo różnicy, to mnie tak trochę zastanawia, na niekorzyść chyba w tym wypadku, no nie wiem, Bogdana to 7 kilo, 100 kilo waży Stojka, 107 Arek, to i tak mniej niż ostatnio. A to może przejdźmy w takim razie, zobaczymy jak będzie wyglądał pojedynek. No, przejdźmy do tego, dlaczego to jest Bogdan Stojka i kto był brany jeszcze pod uwagę wcześniej i od kiedy Bogdan wie, że będzie rywalem Arka, o może tak. No nie, no to na pewno z 8 tygodni było, nie pamiętam. No, oczywiście mieliśmy inne pomysły, no, najbardziej, że zależało, zresztą może tak, no po jednak dość mocnej kontuzji Arka w walce z Możnym wiedzieliśmy, że no, raczej pójdziemy tu drogą kickbokserską jeszcze przy tym pojedynku, że no, przy ograniczonej możliwości treningów Arka przez jakiś czas po tej walce w lutym no, nie będziemy też przed jego publicznością w tym momencie robili mu tego już prawdziwie MMA wyzwania, więc no, szukaliśmy kickboksera. Najciekawszą opcją był Benny Adegbuyi, czyli no, jeszcze jeden z tych kickbokserów, z którym Arek nie pomścił porażki.
prowadziliśmy długie rozmowy, oferowaliśmy sporą kasę, no ale niestety nie udało się. Tam w międzyczasie Szadek Bui miał wypadek samochodowy, a finalnie wziął walkę w Glory. No nie chcę gadać, bo się nie udało. No stąd były jakieś kolejne pomysły. Tak, pierwotny pomysł w ogóle to był Andrzej Stojka, czyli brat Bogdana, ale on znowu w kwietniu miał operację, no ale gdzieś jakoś w tych rozmowach z menadżerem jego brata wyszło, że Bogdan by chętnie wskoczył i uznaliśmy, że to jest naprawdę wartościowa opcja i jakby w ogóle ta walka była w kickboxingu, to uważam, że tu nie ma się, no nikt by się nie powstydził takiego starcia w tej dyscyplinie, no a trochę wiemy, że też KSW liczy na kickboxerską walkę ze strony Arka i jego rywala, więc taka geneza. Mhm. A temat Gokana Sakiego pojawił się w ogóle przy tej walce, przy Arku? Gokan Saki ma tak skonstruowany kontrakt z UFC, który cały czas jest aktualny, że nie może walczyć w MMA. Więc w ogóle nie było tego tematu. No, jakby, no. Czyli jakby, jeżeli wiecie, że ma kontrakt, to czy były rozmowy, może tak, czy w ogóle zapytanie jakieś w tej sprawie? Było zapytanie, no, którego od razu się odbyliśmy. Okay. No więc... Rozumiem. No dobra, to idziemy dalej. Pawlak Romanowski, w końcu kolejny pas zostanie rozdany. Zobaczymy, czy Oktopus przytuli drugi, czy jednak Tomi Romanowski go zgarnie. Wczoraj z Tomkiem rozmawialiśmy, 13 marca 2020 roku wygrał z Mariuszem Radziszewskim. To był początek drogi Tomiego, długiej drogi. Wiem, że jakby jego udział w Tylko Jeden, to też ty masz z tym dużo udziału. Jak rozkładasz szanse w tym pojedynku w ogóle? Bo wszyscy, jak wiem, że no, jakby, nie pytam cię o typowanie, tylko jakby ludzie zaraz wiedzą, co Tomek robi, on to dalej robi i nikt nie jest w stanie tego przejść. Zmienia kategorię, dalej wygrywa. I jak ten pojedynek sobie wyobrażasz tak po prostu, no bo przy nim nie mam pytań jako takich, jeżeli chodzi o kulisy, bo jest geneza rzeczywista, tylko o samo starcie, no bo to jest jedno z najciekawszych na tej karcie z pewnością. No, wydaje mi się, że Paweł jest jednak najmocniejszym rywalem, z którym, no oprócz Kinsla, tak, z którym Tomek się mierzył w tej swojej drodze od Tylko Jeden do pasa mistrzowskiego. Jest to zawodnik wszechstronny, w stójce też nieszablonowy. Myślę, że jednak też no, miał dużo więcej tych walk, które Tomka można obejrzeć i jednak się przygotować, żeby nie iść z nim na wymianę, tak jak Andrzej czy Czarek, czy nawet trochę Radek. No ale no, z drugiej strony no, nie będę też zszokowany, jak Tomek wejdzie w tym swoim stylu. No, jest piekielnie dobry w tym, co robi i to jest no, taka walka dla mnie 50-50. Tak? Jeszcze dodatkowo ten długi dystans dla Tomka to jest nowość. Paweł walczył, ale też miał słabsze występy takie na tym długim dystansie. Także sam nie wiem, no, z przyjemnością to jest taka walka, że z przyjemnością rozłożę ręce za głową i będę oglądał. No. A to może zapytam to chociaż przed czasem czy decyzję? Wydaje mi się, że no pewnie bardziej Tomek przed czasem, Paweł przez decyzję. No. Mhm. Ale też nie będę zdziwiony, jak panowie przewalczą 25 minut. No ja myślę, że tutaj ciężko, bo ta gala ma takich walk naprawdę punktów bardzo dużo. No ale jakbym musiał, ja chciałem powiedzieć, że jakbym musiał postawić pieniądze na bonus, to tu bym go przypisał. No ale jednak tu jest chyba tych starć więcej, które mogą go zgarnąć. Także ten temat odpuszczę, to tylko dopytam dalej, czy o Patryka Kinsla, bo ten temat został wywołany. No Patryk Kinsl po 19 czy 20 miesiącach dokonał, chciałbym powiedzieć, niemożliwego, no, ale akurat to było bardzo możliwe. I dobił się do Carlosa Vemoli, pokonał go po wybitnie nudnej walce. No i kończył mu się kontrakt w grudniu. Czy myślicie, czy chcecie przedstawić mu ofertę po prostu od KSW? No, tak, chcemy. Zmienił kategorię, jest unfinished business z Tomim Romanowskim, bez względu na to, czy on będzie mistrzem, czy nie Tomek. Więc brzmi to bardzo się cieszę, to brzmi to bardzo dobrze. O coś jeszcze chciałbym zapytać. Aha, czy ty w głowie masz już, kto będzie
rywalem przyszłego mistrza kategorii średniej. No, nawet nie wiem, kto będzie mistrzem, no to dlaczego miałbym mieć rywala? Okej. Okay. No dobrze, to przechodzimy w takim razie do najbardziej medialnego pojedynku na tej karcie. Pudzianowski, Szpilka. Co tu o tym pojedynku jeszcze można powiedzieć, bo powiedziane zostało prawie wszystko. Czy spodziewasz się, że... Bo tutaj tak naprawdę stylistycznie, jak się na tym zastanowić, to Artur jest... ma najmniej szans na zwycięstwo na tej karcie, bo nawet Martins, jednak skazywana porażka, który był brany, no dalej jest w grze powiedzmy, jednak ma umiejętności MMA większe niż Artur. Myślisz, że możemy się tutaj możemy doznać niespodzianki? Uważam, że tak. I w której płaszczyźnie, bo Artur jest dość enigmatyczny, no każdy jakby upatruje jego szans tylko w jednej płaszczyźnie. Myślisz, że jest szansa na to, że potrafi coś, czego my nie wiemy i jest w stanie to zaprezentować w walce z Pudzianem? Nad tym się nie zastanawiam. Raczej jeśli miałbym szukać drogi dla niego, dla zwycięstwa, to jest to zadawanie ciosów na głowę jego przeciwnika, tak. Arbisze ma chyba podobny pomysł na zwycięstwo w tym pojedynku, zdaje się. Chyba nie chcę wcale szukać za wszelką cenę tego parteru. To ten temat Pudzian de Vries, czy to jest w ogóle jakaś rzecz, którą bierzecie pod uwagę w ogóle w przyszłości? W jakiś, bo to jest tak, no ludzie jakby się, wiadomo, im się to nie będzie podobało, Mariusz pewnie nie zasługuje. Znaczy, według mam wrażenie, że bardzo szybko przeszliśmy od Pudzian, nie wiem, podłożył się Mamedowi i nie szanujemy go, do znowu de Vriesa. No nie wiem, jak w ogóle na to reagować, szczerze mówiąc. Nie, bo ten temat się pojawiał wcześniej, później, no jakby, czy w ogóle ten temat, jakby myśleliście no nie, o tym? No Mariusz raczej nie młodnieje, no nie, ja tego nie widzę. No. A, okej. Okay. Że... Ale no nie widziałem też jego wygranej z Michałem. W ogóle walki z Michałem Materlą, a co dopiero wygranej. Także może świat mnie zaskoczy. No. Zobaczymy. No Filo o tej walce dużo mówi i on jej bardziej chyba chce niż wszyscy naokoło, dlatego też o to zapytałem. Ziółkowski, Parnas, no to jest starcie na jakby szczycie europejskiego MMA. Poziom pewnie będzie nawet światowy. Czego tutaj ty się spodziewasz? Tak po prostu, no bo o samych kulisach pojedynku nie ma co mówić. No przekładany z areny w Grodzisku i to jest najlepsza informacja, że ta walka została przeniesiona właśnie na stadion, bo zasługuje właśnie na taką publikę, a nie inną. Miejsce na karcie jest też całkiem jasne, dlaczego akurat co-main event i panowie też to rozumieją. Co o tym pojedynku jeszcze chciałbyś na koniec dodać? Myślę, że nic nie potrzeba dodawać. Też się zgadzam. No to jest starcie wybitne. No i main event w takim razie. Mamet Khalidow, Scott Askam, trylogia. Scotta nie widzieliśmy 2,5 roku chyba. Jakoś tak od gali KSW 55 od knockoutu, który zaserwował Mamet Khalidow. Mamet powracający w dobrej wersji, w dobrej roli, w dobrym zdrowiu i w stanie psychicznym bezbłędnym. Współpraca z Arią Alberts podjęta też. I tutaj jeszcze tylko się zatrzymam na chwilę przy tych rywalach, czy po podjęciu decyzji, że Scott będzie rywalem Mameda, nie miałeś takiego zawahania po reakcjach fanów, że być może lepiej by było ściągnąć mu tego Lombarda albo Lioto? No nie, no Lioto nie, jakby nie przyjął oferty. No, nie była dla niego tak atrakcyjna, żeby podjąć się tego wyzwania, więc jakby no to nie była już finalnie opcja. No. Nie, ja uważam, że podjęliśmy właściwą decyzję. Okej. Okay. Czy temat Hektora Lombarda w kontekście KSW w ogóle wróci? Z kimkolwiek innym, na jakiejkolwiek innej gali? Ciężko powiedzieć, bo wiem, że Hektor teraz ma jakieś pomysły na walki na gołe pięści. Nie wiem. No, może jakaś walka dla Michała pożegnalna czy coś takiego, ale no nie czuję, że to jest zawodnik, który... No, to jest zawodnik na superfighty, a nie na drabinki i rankingi. Okej. Okay. Tutaj fakt, muszę się jeszcze cofnąć do Mariana i do Saladina Testa dopingowo, o których Marian mówił, chciał. No on wyjaśnił nam, że jakby wszystko było dogadane. Problemem była Polada, która uznała, że po prostu nie ma ludzi, którzy mogą przyjechać na event. Ja niewiele wiem na ten temat. Wiem, że Marian z Martinem o tym gadał i no to raczej był temat, który odbywał się no bez mojej wiedzy poza mną. A temat testów antydopingowych w KSW to się przewija już od wielu, wielu lat. Coraz więcej organizacji jakby wchodzi na tę ścieżkę testów. No, tak? Które?
No Ares testuje zawodników. Ale to przecież nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że to taki jest wymóg we Francji. Tak, no do tego też chciałbym wątku przejść. No PFL ze względu na komisje stanowe. Wybrali bardzo pechowo i zrobili 3 gale w Nevadzie, no tak. I wpadło tam paru... A to już jest, a zaskoczony jesteś Danielem Torresem, tak już zapytam, off top. A ty Krzysztofem Jotko? Bardziej jestem zaskoczony środkami, na których wpadli, niż tym, że wpadli. O, może tak. Krzysiek Jotko musiał zwiększyć masę do kategorii wagowej wyższej, więc mniej mi to dziwi niż amfetamina u Torresa. O, może tak. Nie wiem, no ja nie jestem lekarzem, ale potrafię sobie wyobrazić, że jest pewnie 150 różnych środków czy leków, które zawierają w jakimś stopniu amfetaminę. Albo może po prostu z innych powodów ją brał. Nie, to mnie jakoś niespecjalnie szokuje. Okay. No jakby, no... Wpadali zawodnicy, pięściarze na kokainie, zresztą chyba zawodnicy UFC też, więc no szczerze mówiąc chyba to jest, no, nie wiem w jaki sposób miałoby to generalnie pomagać zawodnikowi w jego walce, no chyba sterydy są jednak skuteczniejszymi środkami dopingującymi. No tak, no amfetamina raczej przy zbijaniu wagi, marihuana to stany zapalne na pewno, a no sterydy takie, czyli podbijający testosteron, no to wiadomo. Siła masz regeneracji. Dużą wiedzę. No trochę wiem, trochę coś wiem akurat o tym, co może pomóc, a co może nie pomóc. No, jestem fanem Jonesa, to się dokształciłem. Musiałem się dokształcić również z piktogramów, jak to mówił Double Champy Goat. No to w takim razie przejdźmy do tego, czy w ogóle testy antydopingowe w KSW to jest coś, co chciałbyś, żeby się pojawiło w przyszłości? Myślę, że to nie jest temat, jestem za krótki na ten temat. To jest temat, o który musicie pytać Martina i Maćka i no jakby to oni muszą, od nich musi wyjść taka decyzja. Okej, okay. To w takim razie Francja. Coraz częściej wychodzą informacje, że tak, licencje dla menadżerów, testy antydopingowe, o których już mówiliśmy. I teraz pytanie, wy myślicie o gali we Francji, czy już masz taką wiedzę, czy wy będziecie podlegać tym wszystkim normom i rygorom, jakbyście chcieli zorganizować tam galę? Tak, wiem, że będziemy podlegać. Czyli również też testom antydopingowym na to tak chodzi? Okej. Okay. No to Maria już się zgłosił wczoraj jako pierwszy. No jakby, no to jest trochę tak, że no przyjeżdżasz tam jako gość, no to jak jesteś w gościach, to gospodarz decyduje, co jest na obiad. Okej. Okay. Jak się zapatrujesz na KSW we Francji właśnie wśród tych wszystkich rygorów i które w twojej opinii będą takie, które będą faktycznie kłopotliwe dla was? Nie chodzi, no testy to nie dotyczy was. Myślę, że są dużo ważniejsze elementy gali niż to. Jakby spięcie budżetu, zapewnienie sprzedaży biletów, marketing i to są elementy, które bardziej zaprzątają mi głowę niż komisja francuska. No już masz komplementarną wiedzę odnośnie tej komisji, tego co trzeba będzie tam, jakie tam będzie warunki trzeba spełnić? No mniej więcej tak. No nie wiem czy komplementarną, no to też się zmienia, ale tak jesteśmy w kontakcie. No, to wiadomo, że jeżeli byśmy się zdecydowali na galę, no to no, z takimi rzeczami musimy być gotowi też dużo wcześniej. Okej. Okay. Dobrze, testy były, pas BMF był. Jeszcze sprawdzę, co tutaj miałem. Marcin Wójcik, to ten temat się teraz przewija, to chciałbym o to zapytać jeszcze. Czy coś już wiemy więcej? No nie, no jakby no, nie oszukujmy się, ostatnie tygodnie to nie był okres na... No zresztą Marcin walczył dopiero w sobotę, więc pewnie będziemy rozmawiać z Arturem, jak kurz bitewny opadnie po Koloseum 2. Okej. Okay. I chyba ostatni temat, jaki mi przychodzi do głowy, związany z ostatnią galą FEN. Chodzi mi o tą sytuację z Czarkiem Wojciechowskim i trenerem Kościelskim. Chodzi mi konkretnie o zapis o ujemnym punkcie za niewypełnienie limitu wagowego. Jaki to ma związek z trenerem Kościelskim? Znaczy w sensie jakby chodzi o jakby to ujemny punkt, jakby chodzi samo, to jedna rzecz, no to Infertul o tym mówi, natomiast jakby chodzi o to zamieszanie i o to, że FEN wprowadza coś takiego, jakby no, gdzieś takie tego typu innowacje. Czy wy myśleliście o czymś takim jak ujemny punkt za niewypełnienie limitu wagowego? Ja nie jestem fanem zmieniania zasad, które są unified, czyli zunifikowane dla wszystkich, także to nie jest coś, czego ja bym był orędownikiem. Uważam, że są drakońskie momentami u nas kary finansowe, no bo zaczynają się od 30 do 60% wypłaty i to jest ta kara, którą powinien ponosić zawodnik
Nie uważam, że powinien dostawać ujemne punkty. Mhm. No zresztą, no inaczej. Jeśli oczywiście byłby taki międzynarodowy konsensus, to pewnie też go przyjmiemy, tak? Ale nie byłbym tutaj, nie chciałbym się wyłamywać na pewno. Mhm. A już przechodząc do samej tej sytuacji, no wiemy, że UEFA Rules pozwala na taką możliwość, ale jak tobie się tak najzwyczajniej w świecie po prostu podoba odejmowanie punktu zawodnikowi za zachowanie narożnika? Nie wiem, czy to jest rzecz, którą można rozpatrywać w kategorii, czy mi się podoba, czy nie. No takie są zasady. No. Znaczy jest po prostu brak soccer kicków też mi się kiedyś nie podobał, no ale takie są zasady. No. No, to oj, to inaczej skonstruuję. Spalony pytanie. Też nie zawsze mi się podoba, jak ktoś, mój ulubiony piłkarz strzeli bramkę, no ale takie są zasady. No. A jakby od ciebie zależało, zmieniłbyś to, ten ujemny punkt? Kariera niezawodnika za zachowanie narożnika? Znaczy nie wiem, bo dlaczego w ogóle miała być taka dyskusja. To jest okej, okay, obrażanie sędziego w trakcie walki? Nie, no nie jest okej, okay, absolutnie. Tylko karanie A jak inaczej zdyscyplinować taką osobę? No wyrzucić z narożnika, odesłać do szatni na przykład. W tę stronę bym szedł, bo no, zawodnik wygrywa pojedynek i przez to, jak zachowuje się narożnik, on... Nie wiem, ja jestem zdania, że zawodnicy powinni brać odpowiedzialność za narożniki. No u nas biorą na przykład też za stroje, że nie łamią na przykład naszych zasad ubioru, tak, i wyłączności branżowej naszego sponsora. No finalnie tak naprawdę umowę mamy tylko z zawodnikiem, nie z jego trenerami czy kornerami. Nie, no nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem, czy to jest słuszne. Wydaje mi się, że to dość oczywiste, że no, na koniec to zawodnik odpowiada za wszystkie osoby, które wpisał do narożnika. Okej. Okay. No dobrze, to chyba ostatni wątek, nie do końca związany z kartą walk, to jest Alister Overeem. Co się wydarzyło, że się nie udało go tutaj ściągnąć na walkę z Lewem? Miał kontuzję pleców. Ale to oczywiście nie oznacza, że jakby jej nie miał, to na pewno by się udało go ściągnąć. No ale no, jak w pewnym momencie już wiedzieliśmy, że jest chory, czy tam no, kontuzjowany, to no, temat, powiedziałbym, się rozpłynął, tak? Mm. A będziecie jeszcze o nim myśleć, o ściągnięciu go na inną galę? No wiem, że Martin rozmawia, no, tylko mnie trudno sobie wyobrazić. Nie wiem, co to by musiała być za gala i jakie musielibyśmy pozyskać na to finansowanie, żeby to się spięło. No, tu była, powiedzmy, jakaś szansa przy wsparciu jednego z naszych sponsorów, ale no wiadomo, że no taka gala jest wyjątkowa i kolejna nie będzie za pół roku. No. Mhm. O numer tej gali chciałbym jeszcze zapytać, bo w zasadzie chyba poza Topologii nigdzie nie widnieje, a na pewno graficznie nie ma numeracji porządkowej, czyli tego numeru 83. Ale ja rozumiem, że jest liczona jako 83. gala oficjalnie. Tak, następna będzie 84., no ale wiadomo, no, że XTB KSW 83 Koloseum 2 brzmiałoby dość głupio, więc ucięliśmy to 83 z nazwy, ale tak, jeśli no, kogoś satysfakcjonuje taka odpowiedź, to tak, następna będzie miała numer 84. Dowiemy się coś o niej jutro? Myślę, że tak. Okej. Okay. Pytam dlatego o ten numer, bo to ogólnie bez znaczenia, tylko wyszłoby, jakbyście zrobili 83 w lipcu, to by setna wyszła w grudniu. I tak było akurat setna gala w grudniu, Gliwice Arena, to tak jakby miałby tak, ładnie by się spięło, no ale rozumiem, że no, będzie 101. W takim wypadku, czego w ogóle się możemy spodziewać, jeżeli chodzi o ogłoszenia na stadionie? No bo wiem, że będzie bardzo zminimalizowane studio, ja słyszałem no o wersji właśnie... studio Hall of Fame i podsumowanie, koniec. Z takich przerwników. No nie, studia w trakcie transmisji w ogóle nie będzie. No właśnie, w ogóle. Będzie. Czyli studio przed, tak, Hall of Fame, wprowadzenie Łukasza i podsumowanie. Tak. I nic więcej. No jakby wykon na start i grand opening, tak. Czyli formuła z ostatniej gali się nie sprawdziła. No dużo walk było trochę, no to studio przerywane było tych walk. Formuła jest dokładnie taka sama jak i gali tej, która była przed Koloseum i Koloseum jak 6 lat temu. Rozumiem. Nie, no pół żartem, ale wiem, że no jakby nie oglądałem, bo byłem na miejscu, ale no nie podobało się to. Nie słyszałem komukolwiek, że to tempo zostało nieutrzymane totalnie. Co więcej, chyba UFC zaczęło się później, skończyło się szybciej. Jakaś taka historia jeszcze była, wiem, bo w godzinach było tych samych. No ale zrobiło, uważam, że od razu może ten wątek poruszył promocyjnie. Stanęliście na wysokości zadania, jesteście zadowoleni z tego, co się udało wykonać, ze wszystkich współprac, promocji, social mediów, nie social mediów,
wszystkich takich aspektów? Tak, uważam, że zrobiliśmy zdecydowanie lepszą robotę niż 6 lat temu. Też no, w zupełnie innych warunkach i ekonomicznych, i konkurencji, i też telewizji, z którą współpracujemy. Fakt, że no, prawdopodobnie dobijemy do tych 50 tysięcy, czyli gdzieś no, będziemy na poziomie 90% tego, co 6 lat temu. Ale biorąc pod uwagę fakt, że mieliśmy 2 miesiące krótszą sprzedaż niż 6 lat temu, no jestem jakby prawie pewien, mam przekonanie graniczące z pewnością, że no jeśli byśmy mieli te 2 dodatkowe miesiące i niechby tam się średnio po 5 tysięcy w każdym z tych miesięcy sprzedało, no to dzisiaj rozmawialibyśmy o 6, a nie o 5 z przodu. Także tak naprawdę zabrakło tylko tego czasu, no, tego okresu przedświątecznego, gdzie jeszcze w grudniu można by było kupić komuś bilet na święta i tym podobne, dłuższa promocja. No zawsze to jest tak, że ta sprzedaż generalnie poza momentami początkowymi jakichś ogłoszeń, no to była raczej konstans i jakby gala była tydzień później, no to te kolejne pewnie kilka tysięcy też byśmy jeszcze doprzedali. No tak naprawdę tylko ta awaria na PG Narodowym, plus może jakbyśmy mieli jakieś frikowe zestawienie, ale tego nie chcieliśmy, spowodowała, że no nie zbliżyliśmy się do tego rekordu. Chociaż no tak jak rozmawialiśmy chyba w kwestii zadowolenia, no to skala szkolna. Jeśli nawet nie będzie tej piątki z przodu, to myślę, że 5 minus już mamy, nie? To nie jest chyba najgorszą oceną. No oceną nie jest i wynik, według mnie to jest bardzo dobry wynik. Nie spodziewałem się po 6 latach bez frików, po tej post, nie wiem, postpandemicznej rzeczywistości, nie wiem. Pandemia, wojna, inflacja, no że tak powiem, trochę jako ludzkość oberwaliśmy z różnych stron, więc tym bardziej to cieszy, że jest grupa 50 tysięcy osób, która chce przyjść w sobotę i oglądać no, od pandemii największą galę w MMA na świecie, tak? Tak, nie da się ukryć. To będzie no top 10 chyba na świecie w ogóle, no bo UFC zrobiło kilka gal takich po 50 tysięcy chyba. Coś jeszcze tam było chyba w Japonii, nie liczę tej gali, która jest numer, uznana za numer 1. Także no wynik naprawdę, naprawdę, naprawdę dobry. Ja to jestem pod wrażeniem. Spodziewałem się, że 40 byłem pewien, ale że do 50 się uda, tę piątkę uda się liznąć. To jestem naprawdę zaskoczony i dumny z widzów, z fanów tak naprawdę tego sportowego MMA, bo ty powiedziałeś o tych trzech rzeczach takich poza sportowych, a no, gale frikowe też są pozasportowe dla mnie, ale jednak no, są konkurencją, jakby jeżeli chodzi o materię wyboru. Tu idziemy, tu kupujemy bilet, no to jest mniej więcej podobne środowisko, więc z takimi markami, które gdzieś tam się wyrobiły i zgromadziły dużą publikę, większą często od waszej, jeżeli chodzi o oglądalność, to pewnie jest to też duży sukces. Co do Viaplay, też bym tylko dopytał, jakiego wyniku oglądalności się spodziewacie na Viaplay? No wiecie mniej więcej, jak to wygląda pewnie w poszczególnych galach, czego tu się może... Najlepszego w historii. Czyli powyżej 200 tysięcy musi być, myślisz, ale to może być dużo powyżej 200 tysięcy? A ja nie znam takich liczb, o których... No chyba narodowy to był ponad 200 tysięcy oglądalności. Pay per view wtedy było, co prawda. Pierwszy narodowy. Nie, to nieprawda. Nieprawda? Był inny wynik, no. Ale wyższy czy niższy? Wyższy, no. Wyższy, okej. Okay. No to czyli najwyższego się spodziewacie, ale to biorąc znaczy, pod... No, nie trudno porównywać, to są inne systemy no do, tak. Do pay-per-view. No spodziewam się lepszego wyniku niż w grudniu, no to... A czy Viaplay jest gotowe na to? Tak zapytam, bo nikt tego tematu dłuższego czasu nie podnosił. A słyszałeś w ostatnim czasie, żeby były jakieś problemy? No nic, dlatego... No właśnie, i w grudniu też nie było. Też nie było. No dobrze, to co, czego życzyć? No, teraz życzę zdrowia wszystkim tak naprawdę, już życzę na tej karze, żeby już nic nie wydarzyło. 16.50 Q&A na kanale KSW z Pauliną Klimek, gościem chyba Radek Paczuski, ale się nie mylę, a ile dobrze widziałem i słyszałem. 17.18 ważenie, amfiteatr Bemowo.
Jutro strefa fana, chyba od 12, 7 godzin strefy fana, grubo. To przy bramie chyba numer 2, to przy rondzie Waszyngtona, zdaje się. Różni partnerzy, Fortuna, nie Fortuna, Monster. Co jeszcze warto przekazać? Żeby samochodem nie jechać. Że będzie Arka Wrzoska Kebab też na strefie fana. Polecam. A kebab będzie. A, czy żeby samochodem chyba nie jechać, bo to też zawsze mówi się przed wydarzeniami w stadionie. Żeby jednak metro, SKM-ka, Uber. Pewnie tak, no ja rzadko jeżdżę na eventy, bo raczej je produkuję czy organizuję. Tak jest. Ale no to tak, tak, tak. No dobrze. No i co? No i zdaje się, że nasz następny wywiad, taki dłuższy, to będzie chyba no 600 nazwisk 2. Się zbliża rok. Nie wiem. Nie wiem, czy jestem na to gotowy. Ja też nie wiem, ale miałem taki pomysł, żeby poprosić, że albo będzie 601, albo nie robimy, ale coś czuję, że to będzie pułapka, którą wpadniemy i będzie 1600, więc na razie zbierajcie nazwiska, jak będzie ogłoszenie, to ogłosimy, będziemy taki wywiad zrobimy. Obiecałem, że po roku będę Wojka na to namawiał, więc będę. Tyle ode mnie ten moment, dziękuję bardzo, poświęcony czas, jak zwykle przyjemność. No i co? Czekamy na emocje KSW Koloseum 2. Nadchodzi to już jutro, także kto nie ma biletu, niech kupi, kto jeszcze nie wygrał, niech poszuka konkursu, w którym można wygrać, Fortuna też rozdaje kody, a jak nie, no to oczywiście Viaplay, też dzisiaj film o Michale Materli na platformie, także serdecznie zapraszamy do oglądania pierwszej części. No i co, zaczynamy ostateczne odliczanie. Wojciech Fersiewski, dyrektor sportowy, dziękuję bardzo. Dziękuję.